Witam w najsłabszym ogniwie. Państwa europejskie. Czy to prawda, że we współczesnej Europie tylko 3 państwa są monarchiami? Nie. Nie, dobrze. Małgosia. Slang. Bank. Sprzeczności. Czy można przeczyć samemu sobie? Tak. Tak, dobrze. Małgosia. Marcin. Bank. Czworonogi. Jakiemu prawu każdy musi się bezwzględnie podporządkować? Pas. Psiemu. Małgocin. Style. Zawodnik płynie na plecach. Jaki to styl pływacki? Grzbietowy. Dobrze. Małgosia. Figury. PSL. Samoobrona. Marcin. Pop. To piosenka na nie, w niej się śpiewa co chce. Jaki zespół wykonuje tę piosenkę? Może elektryczne gitary. Makowiecki Band. Małgosia. Biała broń. Marcin. Rośliny. Jaką kawę wytwarza się z kawonu? Nie wytwarza się kawy. Dobrze. Z kawonu. Małgosia. Matematyka. Marcin. Muzyka. Bank. Kto zdobył drugą nagrodę w 15. konkursie chopinowskim? Koreańczyk, jeden nie, z dwóch źle, braci. Nikt. Małgosia, język polski. Marcin, bryły. Ile krawędzi bocznych ma ostrosłup, którego podstawą jest kwadrat? 4. Dobrze, Małgosia. Do Rymu. Który z wielkich kompozytorów? Marcin, naczynia. Zamknięcie w okrążeniu wojsk nieprzyjaciela to tak zwany... Kocioł. Dobrze, Małgosia. Bank? Akcesoria. Co wibrafonizm? Marcin, obywatelstwo. Czy obywatelstwo polskie można nabyć tylko rodząc się na terenie naszego kraju? Nie. Dobrze, Małgosia. Amerykańska Liga Zawodowa. Marcin. Bank. Druga wojna światowa. W jakim miesiącu Amerykanie zrzucili bomby atomowe na Hiroshima i Nagasaki? W lipcu. Nie, w sierpniu. Małgosia. Surowce. Czym jest IRHA? Minimalne różnice sprawiły, że najmocniejszym ogniwem jest Marcin. Natomiast Małgosia z najmocniejszego stała się najsłabszym ogniwem. Czy to ją grupa zwolni z pracy? No to kto za chwilę zamilknie? Sylwester. Sylwek. Marcin. Małgosia. Franciszek. Ja rozumiem, że zawsze chcesz mieć ostatnie słowo i ma być... Chciałbym. Tak, no ale niestety nie możesz, no. Sylwku, musisz odejść jako najsłabsze ogniwo. Do widzenia. Zaczynam od ciebie, bo byłeś najlepszy. Gramy. Włączam zegar. Marcin, bratanki, czy to prawda, że Republika Węgierska nie ma hymnu narodowego? Nie. Dobrze. Małgosia, iluminacja. Marcin, edukacja. Czy rektor wyższej uczelni wchodzi w skład jej senatu? Tak. Dobrze. Małgosia. Da. Robótki ręczne. Marcin. Bareja. Z jakiego filmu pochodzą słowa piosenki? Żadnych kartek, ja w twoim paszporcie żadnych kartek wyrywać nie muszę. Był to miś. Dobrze. Małgosia. Bank. Zwierzęta. Czy Marcin. Zaprzęgi. Ile końskich uszu strzyże w kwadrydze? 8. 8. Dobrze. Małgosia. Sport. Wiek... Tym razem wygraliście 200 marnych złociszów. Ktoś mniej życzliwie do was nastawiony powiedziałby, że taki wynik to żenada, kwas i siara. Ale ja powiem tylko, że wybieracie najsłabsze ogniwo. Drugi raz z rzędu szczęście uśmiecha się do Marcina. Jest najmocniejszym ogniwem. Najsłabszym ogniwem jest Elżbieta. Tylko jej nie udało się odpowiedzieć na żadne pytanie. Czy to miejsce za chwilę będzie puste? Zabierzcie głos i odbierzcie komuś nadzieję. Małgosia. Elżbieta. Elżbieta. Małgosia. Marcinie, ty byłeś najmocniejszy, więc decydujesz, kto odchodzi. Małgosia czy Elżbieta? Tylko nie rozgaduj się, jeżeli mogę cię o to prosić. Chciałbym się rozgadać właśnie. Nie, nie, nie możesz się rozgadać. Nie mamy na to czasu. Małgosia. Małgosia, jednym zdaniem uzasadnienie wystarczy. Wszystkich przeciwników darzę sympatią, a Elżbietę największą. Małgosiu, odchodzisz jako najsłabsze ogniwo. Do widzenia. Myślę, że taktyka Marcina jest nie fair. Jak tak dalej pójdzie, to Ela z Marcinem zawrą koalicję i niewykluczone, że po prostu Franciszek będzie następną osobą, która zasiądzie na tym miejscu. Szósta runda. Marcin. Znani politycy. Jak miał na imię Daszyński, bliski współpracownik Piłsudskiego? Ignacy. Dobrze, Franciszek. Bank. Po kresce.
Marcin, bestsellery. Erik Emanuel Schmidt jest autorem wzruszającej powieści Oskar i pani... Pas. Róża. Franciszek. Holandia. Marcin, Azja Południowa. Które państwo w odpowiedzi na testy indyjskie przeprowadziło w 1998 roku próbne eksplozje nuklearne? Pakistan. Dobrze, Franciszek. Bank. Powiedzenia. Jakie... Marcin, muzealnictwo. W ilu miastach świata można zwiedzać Muzeum Guggenheima? Pięciu, ale po czasie. Wędrowali przy ogniwo. Detale zdecydowały o tym, że najmocniejszym ogniwem jest już drugi raz dzisiaj Franciszek, a najsłabszym ogniwem też drugi raz w tym programie Elżbieta. Czy zawodnicy właściwie wskażą finałową dwójkę? No to kto już umarł w butach? Franciszek. Elżbieta. Franciszek. Marcinie, zgodnie z moimi przepowiedniami doprowadziłeś to statko w ten sposób, że sam będziesz grał w finale pod opieką Elżbiety. Gratuluję przewidywania, aż nie było trudne. Jasne, jasne. Taka była fajna tutaj kolorowa młodzież miła, a został pan więziennik, kaowiec. Chciałam ci pogratulować socjotechnik, Marcinie. Uczyli nas tego. Uczyli was w służbach specjalnych, co? Nie są to służby specjalne, a, oczywiście. Ale uczyli nas. To są takie specjalne służby specjalne. Specjalnie nas uczyli. Jasne. A Franciszek dlaczego odchodzi? Tylko nie rozgaduj się. Dostaliśmy po 4 pytania. Mhm. Każde z nas udzieliło 2 dobrych i 2 błędnych odpowiedzi. Kierując się nadal sympatią do Elżbiety, zagłosowałem na Franciszka. Tak. I kierując się sympatią do Elżbiety, będziesz miał ją za partnerkę w finale. I zamierzasz z sympatii do Elżbiety oczywiście ograć Elżbietę. I wynieść tę nagrodę do domciu. Jak Bóg da. Jak Bóg da, Bóg i honor i ojczyzna, nie? I szczęście. Ale w tej dawnej epoce to nie przysięgałeś na Boga i ojczyznę, ani nie wzdychałeś do niego. Nie było takiej roty. Franciszku, musisz odejść, jesteś najsłabszym ogniwem. Do widzenia. Gracie oczywiście o 10 sekund krócej. Marcinie, zaczynam od ciebie, bo z was dwojga ty byłeś lepszy. No i gramy. Włączam zegar. Marcin, fortuna. Pieskie szczęście ma pechowiec czy farciarz? Pechowiec. Dobrze. Elżbieta, owoce. W baśni braci Grimm macocha poczęstowała królewnę Śnieżkę zatrutym... Jabłkiem. Dobrze. Elżbieta, bank. Ortografię. Bank. Pory roku. Tytuł serialu o Stirlicu to 17 mgnień... Wiosny. Tak jest. Elżbieta. Bank. W rodzinie. Marcin. Bank. Wiosna. W którym miesiącu obchodzony jest Dzień Sapera? Kwietnie. Dobrze, Elżbieta. Bank. Narzędzia. Czym wywija literatura? Jak nazywa się główny bohater powieści George'a Orwella, rok 1984? Pas. Winston Smith. Elżbieta. Płeć. Marcin. Na planie. W jakim zawodzie filmowym odnosi międzynarodowe sukcesy Sławomir Idziak? Pas. Operatora filmowego. Elżbieta. Władcy Polski. Za panowania którego króla? Po czasie. 600 zł pomnożone przez 3 i dodane do tego, co było w banku, daje 10 tysięcy złotych i o tę właśnie sumę będziecie walczyć w finale. Zwycięzca zabiera wszystko, a pokonany odchodzi z niczym. Będę wam zadawała pytania na przemian, jak w rzutach karnych, i wygrywa ta osoba, która udziela więcej dobrych odpowiedzi. A w razie remisu dogrywka i nagła śmierć jednego z zawodników. No to gramy. Marcinie, byłeś lepszy, więc decydujesz, od kogo zaczynamy. Zaczniemy od Elżbiety. Okej. Elżbieta, szkodniki. Jakiego nieproszonego gościa wykurzał z szafy gałązki bagna zwyczajnego? Mola. Dobra. Marcin, rymowanki. Od czego ma być tłusty ślimak z dziecięcej rymowanki, zaczynającej się słowami ślimak, ślimak, pokaż rogi? Od sera. Właśnie nie, od kapusty. Tłusty od kapusty. Dam ci sera... Na pierogi. Ślimak, ślimak, pokaż rogi, dam ci sera na pierogi. Jak nie sera, to kapusty, od kapusty będziesz tłusty. Na początku wiedziałem, że kapusty, wypełnię ten wieczek z mojego. Jasne. Elżbieta, Faberge. Jak się nazywa największa komórka kobiecego organizmu? Jajnik. Komórka, to ciekawe, jajo. Jajo, tak. Chciałam powiedzieć jajo. Jajnik Faberge. No, to bo trzeba mówić, właśnie to skojarzyłam chce. Z tym Faberge. No, to nie jajnik. To jajko. Mamy jajnik Faberge, jajko. Tak? Marcin, Pascal. Jaką rośliną myślącą jest człowiek? Trzciną. Dobrze.
Elżbieta, tytuły. Jaki arystokratyczny tytuł nosi oficer Karl Münchhausen? Graf? Baron Münchhausen. Baron Münchhausen. Marcin, Bałkany. Państwo nad Morzem Adriatyckim, którego nazwa w ojczystym języku brzmi Szczypuleja, to... Powiedzmy, że to Albania. Dobrze. Elżbieta, muzyka. Ilu obecnych członków The Rolling Stones było w tym zespole już w latach 60? Ilu w tym zespole? Czterech. Trzech. Marcin, teraz jeżeli odpowiesz, to wygrasz. Lingwistyka. Którym językiem słowiańskim posługuje się najwięcej osób? Rosyjski. Mhm, dobrze. Wynik finału 1-3. Marcinie, wygrałeś 10 tysięcy złotych, a ty, Elżbieto, odchodzisz z pustymi rękami. To już wszystko na dziś. Graliśmy w najsłabsze ogniwo. Do widzenia. Moje życie było dotąd nacechowane szczęściem, stąd wystartowałem do tego teleturnieju i jak widzę, nie opuściło mnie. Uważam, że mam. Pieniądze wpłacą do banku i niech sobie czekają na gorsze czasy.